Cześć, z tej strony B123, witam w kolejnym odcinku pytań o WWE, czyli mojej wspólnej z Chorkiem z serii. I to jest już ogółem 16 odcinek. U mnie 8, u Chorka poprzedni też był 8 już, także łącznie mamy już 16 odcinków, zbliżamy się do 20, także fajnie. No i dobra, przejdźmy do pytania. Czołem, pastuchu, zadaję Ci kolejne pytania. No i oczywiście ja za nie bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Także przejdźmy do nich. Czy Undertaker może jeszcze zawalczyć z jakąś legendą? Ostatnią legendą, z jaką zawalczył The Undertaker, był Goldberg. Walka była żałosna. Undertaker był wyraźnie niezadowolony tym, co zrobił Goldberg. Błędy popełniane przez Billa były karygodne. No, z całym szacunkiem, ale Goldberg nie daje rady już. To nie jest ten sam poziom co Undertaker. Goldberg... no już... Lubię tego zawodnika, ale no nie powinien się już pojawiać zbytnio. Miał fajne momenty nawet po tym powrocie w 2017, ale trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Bo takie, żeby... Bo ja rozumiem, że Arabowie dają kasę, ale... No jednak trzeba mieć swoją godność też pewną. I no, walki z jego udziałem trwały po 5 minut, tak samo z Braunem Strowmanem na WrestleManii, to było klepanie finisherów, to jest bez sensu, tak? To może nie trwało dużo, nie zabrało tyle czasu, ale zabrało czas, gdzie mogli się pojawić jacyś młodzi, perspektywiczni zawodnicy. Także, no nie wiem. A dobra, bo to nie jest temat mojego pytania. Moje pytanie to jest, czy Undertaker może się zmierzyć z jakąś legendą. Z Triple H'em był już last time ever, więc mam nadzieję, że jak last time ever, to last time ever, więc szanujmy się. Z Shawnem Michaelsem raczej też nie zawalczy. Edge ma na razie inne rywalizacje. Rewanżu z Ciną też mi się wydaje nie doczekamy. Się nie doczekamy. Z Randy Mortonem jakoś też mi się nie widzi pojedynek. A z takich legend, co już nie walczą... Coś tam Hulk Hogan chciał powracać, chociaż no nie wiem, czy to byłoby dobre. Stone Cold nie powróci, ma kontuzję karku. No kogo możemy jeszcze takich, może ktoś z obecnych jest takich na statusie takim dobrym. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. Jeszcze ze swoim bratem Kane'em mógłby się zmierzyć przecież. Ale Kane, jak wiemy, ma inne obowiązki, jest, chciałem powiedzieć, jest majorem. Jest burmistrzem, bo mayor to jest burmistrz po angielsku i się pisze tak inaczej, tak jak powiedziałem. Dobra. Kto jeszcze może być taki sensowny? No myślę, że z legendą to już Undertaker niekoniecznie się zmierzy. Myślę, że Undertaker jak już to zawalczy z jakimś takim zawodnikiem młodszym od siebie. Ogólnie też... Co miałem powiedzieć? No nie wiem, chyba że... właśnie. Chyba że WWE nas zaskoczy jakoś i wystawi jakąś legendę, ale na razie no, żadna legenda nie przychodzi mi do głowy. Mark Henry chyba też się nie pojawi już. No nie wiem, kto mógłby się... Myślę, że nie. Ciampa jako heel czy face? Kurczę, kim on był ostatnio? To już jest dobre pytanie. Mi się wydaje, że on był ostatnio healem, ale chyba się mylę. Ale on właśnie dobry był wtedy, ale czy on był healem? Nie wiem, ale podobał mi się w miarę tam... Nie wiem, obejrzałem może 2-3 walki. No mówiłem, nie oglądam aż tak NXT. Ale nie wiem, czy nie był healem właśnie. Kurczę, i fajnie to się oglądało. Nie wiem, ogólnie Tommaso Ciampa się w miarę dobrze oglądało, moim zdaniem. Tam czasami raz od czasu do czasu zerknę na to NXT sobie. To da się oglądać. Bardzo dobre. No, czasami to show jest lepsze nawet niż Raw czy SmackDown. Tylko po prostu ja nie odczuwam aż takiej przyjemności z oglądania. Może technicznie pod względem walk te pojedynki stoją na zdecydowanie wyższym poziomie. Tyle, że ja nie jestem zagłębiony w te storyline'y, które mają tam miejsce. Dlatego nie odczuwam tak jakby pełni satysfakcji i przyjemności z oglądania tego. Tak powiem. Owens jako heel czy face? Owens, kurczę, Owens ostatnio chyba był jako face, a Rollins był jako heel.
I Owens fajnie się prezentował, ale pamiętam, że jak wtedy atakował Shayna McMahona, co był takim Stone Coldem, to czy on był wtedy heelem? Czy jednak Shane był nadal heelem? Kurczę, nie pamiętam właśnie tego, w jaką postać odgrywał Rollins, ale pamiętam, że to też mi się podobało, jak Kevin Owens wtedy sobie poczynał. Nawet nagrałem wtedy o tym film. Triple H jako heel czy face? Myślę, że jako heel, jako ten dyrektor, który ustawia walki, który w nie ingeruje, który tutaj wszystkim rządzi, pokazuje wszystkim, że to on jest tutaj najważniejszy, także zdecydowanie. Co sądzisz o nowym mistrzu Stanów Zjednoczonych? Już jestem. Dobra. Szczerze mówiąc, jestem zadowolony, bo wygrał Apollo Crews 25 maja. Także mistrz, no fajny, no bo dlaczego? Jest to zawodnik, który ostatnio był troszeczkę odsunięty od jakichkolwiek ciekawych rzeczy. Był takim jobberem, bym powiedział nawet. Fajnie, że teraz jednak dostał jakiś tytuł, ale mam nadzieję, że on go szybko nie straci, że on trochę podtrzyma ten tytuł. No bo inaczej to będzie bez sensu. Mam nadzieję, że to też nie dali mu tak, że o, masz, żebyś nie obraził się i nie odszedł do naszej federacji. Mam nadzieję, że to jest na takiej zasadzie, że on dostanie troszeczkę tego puszu, będzie się dobrze prezentował jako ten mistrz. Co sądzisz o tym, że Monday Night Messiah zwerbował do swojej grupy Austina Fury? No, Monday Night Messiah, czyli Seth Rollins tam poszerza swoją grupę. Jak na razie też współpracował z Buddy Murphym, czyli mężem Alexa Bliss. Także, znaczy tak, cieszy mnie to, że Murphy zyskał rolę, bo gość jest mężem Bliss, a tutaj w federacji, no porównując do osiągnięć żony i statusu żony w dywizji kobiet, to on w dywizji mężczyzn był nisko. Teraz troszeczkę też nie jest jakoś wysoko, ale już przynajmniej lepiej to wygląda. Chociaż chyba on był Kraiserem w tej dywizji. Jak ona tam? Kurde. To 205, tak? Nie. Znaczy, to się czytało inaczej. 20. No kurde. No, znaczy, no nie wiem, ale ogólnie 205 to było 205, ale to chyba tak się nie czytało. A, tu. Kurde. Dobra. 205? Nie, dobra, coś tam. Nieważne. Ale on chyba był w tym Kraiserem. Walczył o pas. Takich lekkich zawodników, bo cruiserzy to poniżej 95 kg, tak, jeżeli dobrze pamiętam. No ale teraz jest na Raw, tak? To jest bardziej większy prestiż, tak? Być na Raw niż być w jakiejś tam dywizji cruiserów zwykłej. No. Także tego. I Austin Theory teraz też dołączył. No to tak jakby Seth Rollins w ten sposób poszerza swoją działalność, poszerza swoje wpływy na Monday Night Raw. I staje się jeszcze bardziej wpływową postacią, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy podoba Ci się postać Dextera Loomisa? Tutaj już gościa musiałem ogarnąć. Dexter Loomis to jest, widzę, jakiś taki z nowszych zawodników. I jego walk z kolei jeszcze nie oglądałem. Z wyglądu tam on kogoś trochę przypomina. No, ma takie tatuaże troszeczkę na wzór niektórych znanych wrestlerów, ale z twarzy też mi przypomina kogoś. Także jeszcze, no co ja mogę powiedzieć? Kolejne wzmocnienie NXT. Bardzo dobrze, że ta dywizja się rozrasta, bo z tego co słyszałem, z takich osób, co naprawdę ją oglądają, naprawdę nawet poświęcają. Przepraszam, bo mi przerwała jedna rzecz. Ale to już spokojnie. Kontynuując to, co chciałem powiedzieć, moją myśl. Takich osób, co naprawdę oglądają tę dywizję więcej nawet niż Raw i SmackDown, bo kojarzę też takie osoby, no to tam mają miejsce świetne walki, świetne storyliny, świetne feudy. Także myślę, że takie wzmocnienie się przyda. Na kogo stawiasz w walce Tommaso Ciampa, Killer Cross? Killer Cross to jest ten gość, taki co mi się podobało, jego wejście, co wchodził z tą Scarlett całą. Jest to postać nowa. Ciampa jest takim już starym wyjadaczem w tym NXT, tak samo jak Johnny Gargano. Aczkolwiek nie wiem, czy Killer Cross by dostał od razu taki push, że na dzień dobry praktycznie. No dobra, on tam stoczył kilka walk już, wiem o tym.
Ale dość niedawno był jego debiut, wbrew pozorom. I tak na dzień dobry pokonać Tommaso Ciampę, no to już naprawdę federacja musiałaby mieć na niego dobre plany, żeby takiego zawodnika mu podłożyć. No nie wiem w sumie. Jakby wygrał Killer Cross, to by było dość ciekawe, aczkolwiek myślę, że jak Tommaso Ciampa wygra, no nikogo to nie zdziwi. Także, no nie wiem, ja stawiam 50 na 50, bo tak to widzę. Czy Scarlett Bordeaux może walczyć w tak teamie z Crossem? Jeżeli to będzie tak team mieszany, to jak najbardziej, czemu nie? Przecież już mieliśmy wiele razy takich sytuacji. Ba, nawet największy przykład na WrestleManii bodajże 33. Demis i Maryse zmierzyli się z Johnem Cena i Nikki Bella. O, czy też WrestleMania 34, Triple H i Stephanie McMahon kontra Ronda Rousey i Kurt Angle. Także czemu nie? Tylko pytanie, kto miałby być ich przeciwnikiem, bo mężczyzn dobrych mamy wielu w rosterze NXT, kobiet też, ale to trzeba zgrabnie, ładnie połączyć ich parę. Dobra. Czy wolałbyś, aby WWE zwolniło Reignsa niż na przykład Rowana, Harpera czy Rusiewa? No, nie jestem jakimś super fanem Romana. Nie podobało mi się bardzo, jak pokonał Undertakera. Nie podobało mi się też wiele rzeczy z nim związanych, ale uważam, że zwolnienie Reignsa nie miałoby sensu. Byłoby to słabe posunięcie ze strony federacji i naprawdę ogromna strata. Co do tych tutaj wymienionych przez ciebie zawodników, to też jest bardzo duża strata. Ale myślę, że są inni zawodnicy, których można by było wywalić, żeby Harper, Rowan czy Rusev zostali. Bo są zawodnicy, którzy mają zdecydowanie słabszą pozycję od nich. Też ciągną pieniądze, tak? Bo jednak dla jobberów też pensja musi być, tak? Oni za darmo tam nie robią. Na pewno też mają jakieś ubezpieczenia, bo to jest kontuzjogenny sport. Łatwo można się nabawić. No kurczę, sport, w którym skaczesz z drabiny, dostajesz krzesłem, dostajesz kijem od kendo, dostajesz baseballem, dostajesz koszem na śmieci, niszczysz, tobą niszczą stół, albo ty kimś niszczysz stół, musisz kogoś podnosić, kogoś, kto na przykład waży, nie wiem, 20 kilo więcej od ciebie i możesz go źle podnieść, niepoprawnie, możesz przyjąć tombstone'a, gdzie niepoprawne wykonanie tombstone'a może z ciebie zrobić roślinę, może ci uszkodzić kark, możesz zostać kaleką, czy też możesz rozwalać barierki jakieś swoim ciałem, czy też możesz zostać wrzucony do jakiegoś reflektora na stage'u, na scenie, no to musi tam być takie coś. Co jeszcze powiem? No i tak. No, ale właśnie oni też. I na przykład zamiast takiego Harpera, z którego naprawdę można zrobić bardzo dobrego zawodnika było, czy Rusiewa, którego postać też można było przebudować, zrobić ją na nowo, można było zwolnić pięciu jakichś jobberów losowych, którzy naprawdę nie byli potrzebni federacji. I federacja na chwilę obecną, oprócz tego, że oni będą sobie jobować, nie miała na nich innych planów, no to no, tacy zawodnicy mogli zostać zwolnieni, a nie. Ale chociaż też zobaczymy, jak to się rozwinie. Harper dołączył do All Elite Wrestling. Tam ma już wysoką pozycję. On będzie tam walczył z Jonem Moxleym o mistrzostwo All Elite Wrestling. Także tam już został od razu na wstępie doceniony chłop. Rusiew, to nie wiadomo, ale chyba nie wróci. Jeszcze się rozstał z Laną w prawdziwym życiu. Bobby Lashley w ogóle teraz jest z Laną. Co to się stało? Ja jestem w szoku, że to do tego doszło. Rowan, nie wiem, ale na przykład Kurt Angle został zwolniony. A Kurt Angle teraz powróci jako tam sędzia specjalny, czy coś tam, co było ostatnio. No, kurczę, nie pamiętam co, ale ważne, że Kurt został zwolniony, a wystąpi w WWE. Nawet chyba tam Seth Donner na Złoty Wrestling nagrał o tym odcinek. Bardzo ciekawy, jak zwykle zresztą. I tam o tym właśnie jest powiedziane. Także taka dziwna sytuacja, co robi WWE. No nie wiadomo, co robi W, tak? Jak zresztą ostatnio często jakieś takie dziwne pomysły. No. Ale myślę, że zwolnienie Reignsa nie miałoby najmniejszego sensu. Czy go lubię, czy nie. To była ogromna strata. Chłop by poszedł do All Elite Wrestling, tam by był gwiazdą i mielibyśmy już tam dwóch członków The Shield, tak? No, także ogromne wzmocnienie by było tej federacji, jaką jest All Elite Wrestling. A, jeszcze chciałem dopowiedzieć jedną rzecz do tego Dextera Lumisa.
bo on walczył w Impact Wrestling, także też takiej dość solidnej federacji. I jeszcze on walczył w też takiej jednej dobrej federacji, ale zaraz muszę ją sprawdzić, co to było za federacja, bo chciałem też o tym nadmienić. A nie, przepraszam, mogło mi się pomylić, że jednak z Killer Crossem, że. Tak, dobra, przepraszam, pomyliłem się z Killer Crossem, bo w Impact Wrestling i Lucha Libre walczył Killer Cross. Ale z kolei Dexter Lumis walczył w TNA, także też. No, także też. Dobry. Też ma takie doświadczenie, tak, wrestlingowe. Byle kogo by nie brali, oczywiście WWE, tak jak to ma miejsce. No zawsze w sumie. Każdy był najpierw przed WWE w NXT. Kurde, co ja mówię? Każdy przed WWE był w New Japan Pro Wrestling, TNA, Impact Wrestling, czy w jakimś, nie wiem, Ring of Honor. Taka sytuacja, dobra. Gdybyś był w WWE, to do jakiej kategorii byś należał? No, patrząc na moją wagę, no to na pewno do cruiserów. 95 kilo, to ja przez całe swoje życie nigdy nie ważyłem. Dobra, nie oszukujmy się. Przez całe swoje życie, to ja nawet nie doszedłem do. No dobra, ja bym. Nie, no tak z 2/3 tego to może ja ważę. No, ja jestem dość lekkim człowiekiem i szczupłym. Jakiego finishera byś używał? Ja to bym chciał używać pedigree. Albo jakiegoś spira, może jakbym się ładnie nauczył wykonywać, odbić tak z liny i spir. To by było też dobre. Chyba, że też bym używał jakichś takich finisherów w ogóle ukradzionych od innych. Chciałem powiedzieć od innych youtuberów, od innych wrestlerów oczywiście. Na przykład jakiegoś RKO, to też by było ciekawe, czy Stompa. No ale niektóre są też takie finishery, których używa wiele gwiazd. No tak się, chociażby dla pierwszy przykład, lepszy z brzegu. Chokeslam używa Big Show, używa Kane, używa The Undertaker. Tak samo Spira używa Goldberg, Edge, Roman Reigns. Także to też nie byłoby takie jakieś kradzione czy coś, tylko. No ale myślę, że jakieś pedigree bym użył, tak fajnie wygląda. Jakie wejście byś chciał? Na pewno przy jakiejś fajnej muzyce, może przy roku. I kurczę, to jest, myślę, że na każdej WrestleManii chciałbym mieć swoje takie oryginalne wejście, zawsze, żeby było inne. A na tygodniówkach to chyba po prostu wchodząc do ringu, tak, nie wiem, witając się z fanami. No to znaczy teraz no nie ma fanów, bo jest koronawirus, ale no wiadomo. Takie, że. Ale chyba takie, że idę spokojnie, nie, że biegnę do ringu czy coś. Czy Shayna Baszler została zmarnowana w głównym? Troszeczkę. A nawet nie, no dobra, nie oszukujmy się, bardzo została. Miała szansę na tytuł, przegrała z Becky. Na Money in the Bank też nie wygrała, bo na Money in the Bank wygrała Asuka. A Becky zrezygnowała, bo jest w ciąży i Asuka została mistrzynią. Także Shayna, no, mam nadzieję, że dostanie jakąś sytuację, szansę w przyszłości, jakąś taką. No bo. Zmarnowane trochę to zostało potencjał tej postaci. Co sądzisz o Andrade i Garzie? Czy tam Garzie, no nie wiem, kto się nawet czyta. Andrade w ogóle dostał teraz swoich takich ziomków. Chyba oprócz tego Garzy, nie wiem, czy nie jest jakiś jeszcze jeden typek, czy mi się coś z czymś pomyliło. Bo nadal z nimi oczywiście jest Zelina Vega. Oni tam. Jeżeli dobrze pamiętam, raz walczyli z Lucha House Party, raz walczyli jeszcze z kimś i oni tam w pojedynkach solowych też zamiennie walczą, że wchodzą z Zeliną Vegą jeden albo drugi, no i tam jakiś pojedynek odbywają. Także Andrade wreszcie zyskał sojusznika i ten jego właśnie nowy kolega też jest chyba Meksykaninem. No w sumie można się domyślić po jego imieniu i nazwisku. Także nowa postać, nawet nie najgorsza. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale podejrzewam, że może być tak, że w końcu jeden się od drugiego odwróci i będziemy mieli taki feud dwóch Meksykańczyków. No tak, Meksykańczyków, dobra. Tak? Tak.
Kogo z All Elite Wrestling byś przeniósł do WWE i kogo z WWE do All Elite Wrestling? Z All Elite Wrestling do WWE na pewno bym przeniósł Luka Harpera. W sumie Chris Jericho, no on jest taką legendą moim zdaniem, a został chyba tam, jeżeli dobrze pamiętam, po prostu wymazany z historii. John Moxley też mógłby wrócić, pod warunkiem, że dostałby fajną rolę i szansę na główny tytuł. Z kolei w drugą stronę, kto by mógł pójść w drugą stronę? Myślę, że jacyś tacy zawodnicy, którzy nie są używani, a są na wysokim poziomie wrestlingowym. Ciężko mi teraz wskazać przykłady. No, fajnie by było, jakby Rusev poszedł do All Elite Wrestling, bo może tam by zyskał coś więcej i może tam by został doceniony jakoś. Roster All Elite Wrestling cały czas się też poszerza, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do takiego momentu, że będzie tak jak w WWE, że będzie za dużo dobrych zawodników w rosterze danego brandu i będzie tłok i niektórzy dobrzy zawodnicy, którzy na to nie zasługują, będą jobować. Także mam nadzieję, że do takiego stopnia to nie dojdzie. Co sądzisz o całej postaci Sepha Rollinsa? No jest to postać nowa, w pewnym sensie ciekawa, w pewnym sensie interesująca. Ale czy ja jestem jakimś fanem takiej tej postaci? Taka? No nie wiem, zobaczę, co z tego jeszcze wyjdzie. Już nawet dość sporo jest ten Monday Night Messiah. Ale zobaczymy, jak się rozwinie ta postać. Tam on zyskuje kolejnych kompanów. Najpierw Murphy, teraz ten Austin Theory. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Jak się rozwinie. Tak jakby pojednał się z Drew McIntyre'em, już nie rywalizują. No i zobaczymy, z kim on tutaj będzie, jak to wszystko się rozwinie. Wolałeś Kingslayera czy Messiasza? Kingslayer, a także Beast Slayer, bo myślę, że o nim warto wspomnieć. No to jest po prostu taki Seth Rollins, co kogoś potężnego pokonał. Kingslayer, bo pokonał Triple H, czyli King of Kings, i Beast Slayer, bo pokonał Bestię, czyli Brocka Lesnara. A teraz już nie jest niczym Slayerem, no bo w sumie przegrał. No, ostatniej WrestleMania. Teraz w ogóle zdecydowanie zmienił swój gimmick. Poszło WWE w zupełnie coś innego. Myślę, że z jednej strony jest to dobry ruch, bo nie mamy na przykład teraz, nie wiem, jakiegoś KO Slayera, jakby pokonał Owensa. Tylko mamy coś innego, coś nowego. No i może to będzie fajne, ale Kingslayer nie wiem, czy na chwilę obecną bardziej mi się chyba podobał. Bo to też miało swój urok, ta rola Rollinsa. Ambrose face czy heel? Ambrose to jest ogólnie bardzo dobra postać i bardzo ciekawa. Dean naprawdę potrafił zrobić dobre show. Ja zarówno jak ten lunatic, później jak już był takim, co miał te ogolone włosy i był jakimś, nie wiem, szefem oddziału SWAT, to już było troszeczkę gorzej, ale ogólnie naprawdę fajne rzeczy, fajnie się go oglądało, tak? Taki ogólnie większość jego kariery to był, że taki wariat był, ale fajnie to było, taki psychopata, bardzo fajnie to był, fajne role odgrywał. To nie pamiętam, czy on był chyba zarówno face'em, jak i heel'em w tamtych czasach, nie wiem, jakiś 2016 czy coś, bo do tych lat się cofam. I myślę, że on sobie w obu tych rolach radził, bo to jest bardzo dobry zawodnik moim zdaniem. Czy podobał ci się Miś Yogi walczący z tag team z Mizem? Znaczy, fajne są takie śmieszne walki. Mieliśmy właśnie walkę Miś Yogi. Mieliśmy też kiedyś starcie Mikołajów. Jednym złym Mikołajem był Damien Sandow, a dobrym Mikołajem był Mark Henry. To też miało taki swój urok, tak? Choć myślę, że WWE może miało tu jakiś cel, żeby, nie wiem, zachęcić dzieci do oglądania swojego show. No nie wiem, żeby całe rodziny zasiadły. Dużo było takich walk. I też chyba jeszcze dobrze pamiętam, było więcej takich przebierańców. Nie wiem, czy też kiedyś... A nie, no to właśnie może w tym 2017 Rhino się przebrał za misia jakiegoś też. A to nie, może coś mi się pomyliło. Ale kurczę, dużo było takich osób, co się przebierały. Albo mieliśmy tak teamy jakichś takich ciekawych postaci. Też cofając się do dawnych lat,
jakiś rok 2009, to mieliśmy też walkę jakiegoś takiego celebryty, co on w ogóle był mojej postury. Też taki szczupły, taki chudy chłop. I był w takim z Triple H'em i z Johnem Cena, czyli z moimi ulubionymi zawodnikami, i walczyli sobie tam z kimś. Także naprawdę dość ciekawa sytuacja. I takie raz od czasu do czasu, oczywiście, nie za często, takie jakieś takie walki, nie wiem, czy tak można powiedzieć, z przymrużeniem oka, no takie, no śmieszkowe też nie pasuje to słowo mi tutaj. Ale ogólnie takie inne, takie po prostu oryginalne, też mają swój pewien urok, także myślę, że to dość spoko. No i dobra, co? To było na tyle w tym odcinku. Troszeczkę przedłużyło się, bo dawno nie nagrywałem pytań. Ogólnie dawno nie nagrywałem filmu, bo nie miałem w ogóle czasu, żeby nagrywać. Teraz miałem czas, zebrałem się wreszcie do kupy, nagram ten film, myślę, udało się. I tak czasami nie mogłem zebrać myśli i dlatego ten odcinek się wydłużył, także przepraszam. No i trzymajcie się.